A co, jeżeli ci powiem, że rozwój osobisty, twój osobisty rozwój jest tylko i wyłącznie twoją własną ideą w twojej głowie. To jest twoja własna filozofia. To jest twoja własna ideologia. To jest twój własny zbiór zasad, motywacji, interpretacji, niepokojów, marzeń, nadziei, obrazów w twojej głowie. I to wszystko jest w 100% wykreowane przez ciebie. Ale zatrzymajmy się na moment i pomyślmy tak na poważnie, co jeżeli to jest prawda? Prawda obiektywna lub subiektywna? Co jeżeli nasz rozwój jest w 100% wymyślony, jest zależny tylko i wyłącznie od nas, od naszego sposobu myślenia, od naszego sposobu interpretacji świata, zjawisk. Jest całkowicie zależny od tego, jaką mamy filozofię, jak podchodzimy do życia. Co to nam daje? Ano, nagle możemy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w 100% odpowiedzialni za nasz rozwój. Sami ustalamy sobie zasady, sami ustalamy sobie granice, sami decydujemy o tym, w co chcemy wierzyć, co chcemy zmienić, jak chcemy to zmienić. I sami również ustalamy nasz poziom satysfakcji. Czyli sami sobie ustalamy naszą własną poprzeczkę. Sami decydujemy o tym, co jest dla nas ważne, warte, co jest naszym celem. Sami decydujemy o tym, gdzie chcemy pójść, kiedy chcemy pójść i jak tam dojdziemy. Co za wyzwalające uczucie, prawda? Bo nagle okazuje się, że twój własny rozwój nie jest aż tak bardzo zależny od czynników zewnętrznych, jak się tobie to wydawało. I muszę wam powiedzieć szczerze, że gdy wpadłem na to kilka lat temu, to poczułem w sobie dwie rzeczy. Poczułem ogromną wolność i jednocześnie poczułem ogromny niepokój. Poczułem taki wewnętrzny niepokój, ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, że życie jest nieskończone i ta świadomość tej nieskończoności strasznie mnie przytłacza i mi osobiście powoduje, że zaczynam się bardzo mocno tak denerwować, troszeczkę spinać, ponieważ nie wiem, co powinienem wybrać. Nie wiem, w którym kierunku powinienem pójść. Nie wiem, co jest dla mnie tak naprawdę dobre. I wiecie, byłem w tym przy sobie bardzo mocno szczery i autentyczny. To znaczy, byłem na tyle szczery, żeby zobaczyć, że to wszystko jest zbudowane z moich koncepcji. I trudno jest mi osobiście wierzyć w moje własne koncepcje i twierdzić, że są one prawdziwe, że są takie, wiecie, namacalne, że są takie obiektywne. I nie chcę tutaj za bardzo skupiać się na sobie, tylko chcę pokazać wam, że to, o czym ja mówię, wcale nie dotyczy tylko mnie, ale dotyczy również i was. Chcę, abyście zwrócili swoją uwagę na to, że wasza rzeczywistość jest konstrukcją zbudowaną z waszych przekonań. Praktycznie w 100%. I że wiele waszych problemów to są praktycznie problemy tylko i wyłącznie na płaszczyźnie waszych emocji oraz interpretacji rzeczywistości. No bo pomyśl sobie tak, gdybyś zawsze miał klarowną percepcję rzeczywistości, gdybyś zawsze miał przygotowaną najlepszą strategię, taką najbardziej skuteczną, żeby radzić sobie w życiu i zawsze wiedziałbyś, co zrobić, jak to zrobić, kogo należy spytać o poradę, do kogo zadzwonić, gdzie się udać, co zrobić. Gdybyś zawsze to wszystko wiedział, to czy miałbyś jakiekolwiek problemy, a nawet gdyby one gdzieś tam się pojawiały, to jak bardzo ciążyłyby na tobie? No praktycznie nie miałbyś tych problemów, bo wszystko rozwiązywałbyś natychmiastowo, a nawet gdybyś nie miał czasu na to, aby rozwiązać jakiś problem, to i tak miałbyś te poczucie głębokiego spokoju, że prędzej czy później to rozwiązanie się pojawi i dasz sobie radę. I to, o czym mówię,
To jest dla mnie definicja prawdziwej wolności. I ja zdałem sobie sprawę z tego, że bardzo dużo teorii samorozwojowych pochłaniam, czytam, uczę się, nie dlatego, ponieważ ja chcę się rozwijać, tylko dlatego, bo się wewnętrznie boję. Po prostu się boję. Jestem przerażony życiem i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. I czytam te wszystkie teorie, ponieważ pokładam taką nadzieję i ogromny sens w to, że dzięki tej wiedzy będę lepiej sobie radził w życiu. Będę się czuł bezpiecznie. Ta wiedza mnie do czegoś przekona i coś mi to da. I nie chcę się tutaj zatrzymywać na tym myśleniu, ponieważ ta wiedza coś mi dała. Te książki, te strategie rozwojowe, duchowość, to wszystko coś mi dało. Ale również coś mi zabrało. Dostałem możliwość elastycznego wyboru. Dostałem nowe możliwości myślenia. Dostałem otwartość. Ale zabrano mi to poczucie takiej pseudopewności, że kiedykolwiek będę w 100% czegoś pewien. Zabrano mi poczucie konserwatyczności, to znaczy to takie wszechogarniające mnie przekonanie, że jak coś działa i jest mega super skuteczne, to zawsze tak będzie. I oczywiście niektóre rzeczy działają praktycznie zawsze i są praktycznie zawsze skuteczne. Uwielbiam to przekonanie, że najlepsze praktyki nigdy się nie starzeją. I to przekonanie odnosi się między innymi do jogi czy do medytacji, bo to są bardzo stare praktyki i są praktycznie zawsze skuteczne, tak? Czy gdzieś tam praca z podświadomością, proszenie podświadomości o coś, czy modlitwa, wiecie, ja to praktycznie stawiam na równi, bo dla mnie to jest jedno i to samo, a to jak to ktoś rozumie, czy przez pryzmat tam religijności, czy nie, to jest już jego sprawa. Ale tak, myślę, że tak bym to zostawił. Myślę, że nieraz zderzyliście się z takim poczuciem, że o Jezu, ale tych różnych nauczycieli jest teraz taki wysyp i od rozwoju osobistego, i od duchowości, i tych książek jest tak dużo, i może nawet siedzicie i ściągacie jeden PDF, drugi PDF, macie gdzieś tam na dysku 600 książek rozwojowych na półce, ciągle kupujecie nowe i nawet nie macie czasu, żeby to wszystko przeczytać. I inspirujecie się różnymi nauczycielami i to pozostawia was z takim poczuciem ekscytacji i podniety emocjonalnej, która po jakimś czasie opada i pozostawia was z takim poczuciem troszeczkę bezradności albo z takim poczuciem, że to wam nic nie dało, że kręcicie się w kółko, że nic się nie zmienia w waszym życiu, że coś tam niby robicie, ale jednak nic się nie zmienia. I ja sądzę, że to dotyczy nas wszystkich. I myślę, że to jest też błędem rozwoju osobistego, czy tam duchowości, że te takie cienie, bo ja to nazywam cieniem, tak? To jest dla mnie coś, o czym się na co dzień nie mówi, to dla mnie to jest cień. Że o tym się na co dzień nie mówi właśnie. Tych rzeczy się nie wyciąga na wierzch. Te rzeczy się nie sprzedają, tak? Ludzie w to nie klikają. Ale to są właśnie te rzeczy, które dają nam największy rozwój. Ta szczerość. Patrzcie na ten przekaz. Ja tutaj mówię do kamery. Bardzo proste słowa. Jestem pewien, że do wielu ludzi to trafi. I mówię to z własnej perspektywy, ponieważ to do mnie trafia. I to jest coś, co ja chciałbym oglądać więcej w internecie. I myślę, że to ma większą wartość niż jakieś tam wielkie koncepcje. Chociaż tego też nie mogę być pewien. Ale pragnę was
pozostawić z takim poczuciem, że wasze życie nie musi być idealne, nie musicie być we wszystkim perfekcyjni, nie musicie wymagać od siebie Bóg wie czego i nie starajcie się zabezpieczyć przed doświadczeniem poprzez wiedzę i rozum i intelekt. Tak, nie róbcie tego. No chyba, że tego potrzebujecie akurat teraz, że potrzebujecie się schować w swoim ciepłym, przyjaznym kącie i potrzebujecie inspiracji, czy tam wiedzy, czy mądrości. Ale to doskonale wy wiecie, czego teraz potrzebujecie. Nasze życie nigdy nie będzie idealne w takim stricte umysłowym sensie. Wszystko jest doskonałe takie, jakie jest. Wiecie, z perspektywy tej duchowej, ale w życiu nie ma co łudzić się, tak? Że kiedykolwiek uda nam się te kamienie wtłoczyć na samą górę. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Mam nadzieję, że poczuliście się jakoś spokojniej. Bo to jest to, co chciałem wam dzisiaj przekazać, abyście się nie martwili, nie zadręczali, nie zamęczali życiem, wszystkimi sprawami, jakimiś drobiazgami, pierdołami. Żyjcie najlepiej jak potraficie. Pamiętajcie, że zawsze wiecie więcej niż wam się wydaje, że wiecie. Wiecie na pewno wystarczająco tyle, żeby podjąć jakąś decyzję, zrobić coś tu i teraz, nie czekać, aż, nie wiem, coś spadnie wam z nieba i cokolwiek tam, wiecie, sobie myślicie na temat życia, czy rozwoju, czy tego, czy tamtego, po prostu to jest wszystko przygoda i nasza wędrówka. Trzymajcie się ciepło. Walnijcie dla mnie łapkę w górę, możecie kliknąć przycisk subskrybuj, tam jest też taki dzwoneczek. Wszystkie przydatne informacje macie na dole w opisie, wiecie, ja tam zawsze zostawiam wszystkie rzeczy najważniejsze. Resztę rzeczy wrzucam albo na Facebooka, albo na mojej stronie, albo na Instagramie. To jakbyście chcieli wiedzieć więcej i śledzić mnie na bieżąco, to tam na dole w opisie macie wszystko. Trzymajcie się ciepło, dzięki wielkie, do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Wuśka.